No kurde, już mi tu ktoś lata nade mną, się nawet jeszcze zdążyć przywitać nie zdążyłem, co? No, dziwnie mi trochę, ale witam was bardzo serdecznie w filmie po prawie roku przerwy, tak? Zdaję sobie z tego sprawę, dokładnie. Kurde, te smoki mnie tu niepokoją strasznie. O nie! Ty, no on mnie będzie atakował? Nie, proszę, nie, kolego. Spokojnie, ja tutaj tylko... O, darmowe drewno. Dzięki. Czy to jakiś smog mi tu skosił? No to jeszcze raz witam was bardzo serdecznie, ja, Matnaj, tak, wiem, po długiej przerwie. Czy jest to filmik powrotny? Tak. Czy będzie powrotna seria? Nie wiem, zależy od waszego odzewu, ale no chciałem wam wyjaśnić, czemu mnie tak długo nie było, bo jednak no nie patrzeć, jakby nie, no ja już wyszedłem z sprawy, naprawdę. Zależy od waszego odzewu, czy będziecie chcieli tej serii, żeby była na stałe, bo planowałem tylko teraz nagrać jeden film, ale możliwe, że będzie z tego seria, zobaczymy jeszcze. Może, o właśnie, może jeszcze zaproszę tu kogoś. Może Werka by chciała? Może Gofer? Kto wie, zobaczymy. Tam jest wyspa, tam już na bank jest, kurde. Jakiś smog i kurde, jakieś jajo, bym sobie tam poszedł zaraz. No i tak, jak pewnie zauważyliście, jestem na starej paczce ze smoków, kurde, przed 2 lat chyba. Paczka modów, ale dalej się trzyma. Dalej jest wszystko. I co, to ja wam. O! Aha, to jest ten Elemental Smog, dobra, kurde, trochę co nieco jeszcze pamiętam. A właśnie, bo ja tutaj mam tę swoją saszetkę, kurde. Ja bym sobie ją otworzył i zobaczył, kurde, co za smoka dostałem. I mamy gronkla, mamy jajo gronkla, zajebiście. Tylko problem jest taki, że nie mam inkubatora, więc go teraz nie oswoję. Co to jest? Dobra, to do mnie idzie. Nie, kolego. Jeszcze tu jakiś smog lata, kurde, ten Drake cały. Oj. Pamięta tańczącego Drake'a, ten wie. No i dobra, czemu mnie nie było? Bo widziałem też jakąś taką teorię, że nie wiem, zaszyłem się, żeby w Blockbusterze jakiś film robić, bo jeżeli ktoś nie wie, Blockbuster Mod to jest mod, w którym tworzyłem jakby filmy fabularne. I nie chcę nikogo martwić, ale nie zaszyłem się, żeby robić filmy, niestety, a bardzo bym chciał. Po prostu mam już, kurde, prawie 20 lat. Zresztą jak wy to pewnie oglądacie, to zostało mi jakieś 2 tygodnie do urodzin i wtedy będę miał 20 lat. I po prostu zacząłem, kochani, pracować, tak, mam pracę i zająłem się po prostu sobą, swoją robotą, że tak powiem. I porzuciłem YouTube'a, dlatego że no, nie miałem z tego jakiegoś dużego zarobku i też powoli się wypalałem, jeżeli chodzi o smoki. No bo ile można nagrywać smoki? W sensie bardzo fajnie mi się to nagrywało ze wszystkimi ludźmi. Ale po prostu, no, już kończyły mi się historie, które bym mógł opowiadać i już po prostu, no, uznawałem, że trzeba trochę od tego odejść. Dlatego też ostatni film w ogóle był z Pokémonów. Miał być w sumie, ja już nagrywałem drugą część, te 100 dni, czyli, po prostu kontynuację poprzedniego filmu, bo udało mi się ten błąd naprawić. Nawet jeszcze gdzieś mam nagrania, ale koniec końców nic z tym nie zrobiłem. I tak jak mówiłem, nie jest to raczej powrót serii. Chociaż póki co mi się fajnie gra, no ale kurde, jestem tu jakieś 5 minut, także no jeszcze tutaj nie wyciągałem pochopnych wniosków. Ale nie robię żadnego filmu fabularnego, mimo że miałem tyle w planach, naprawdę uwierzcie mi, że to co się dzieje w mojej głowie, jak chodzi o takie filmy kreatywne, to się po prostu wam by w głowach nie pomieściło, ale no nie ma mi kto w tym pomóc, jestem do tego sam, też pracuję, więc mam bardzo mało czasu. Mam tyle fajnych pomysłów, które bym chciał zrealizować jako filmy, ale po prostu na razie muszę odpuścić, tak? Może jeszcze kiedyś, zobaczymy. Na razie nie planuję wracać do szkoły, ale jakbym kiedyś chodził na przykład do szkoły, to znowu bym miał więcej czasu na takie rzeczy. Dobra, ej, w ogóle jak zrobić inkubator? Bo inkubator mnie Aha, wiaderko lawy i obsydian. No to musimy znaleźć diamenty. Czyli to jest dzisiejszy mój cel, żeby, kurde, znaleźć diamenty i zrobić inkubator. Swoją drogą, słuchajcie, też zająłem się troszeczkę kolekcjonowaniem Lego, a dokładnie Lego Fantasy. Jest bardzo duża szansa, że na przykład otworzę swój własny kanał Lego. Nie wiem jeszcze, czy po polsku, czy nie. Bo jest szansa, że na przykład angielski z jakimś lektorem, czy coś. Bardziej bym chciał iść wtedy w taką stronę opowiadania historii, tak jak w Minecrafcie. Bo taki zwykły kanał, gdzie tam, nie wiem, oceniam jakieś zestawy, to nie jest dla mnie. Ale jak najbardziej jakieś tworzenie historii czy coś, to w takie coś bym poszedł.
Coś takiego, w sensie, no, nie stop motion, żebyście zaraz nie myśleli, bo ja do tego nie mam ani nerwów, ani czasu, ani miejsca w ogóle. Ale coś takiego ala komiksowego, wiecie, że po prostu są takie pojedyncze klatki, to myślę, że w coś takiego bym mógł pójść. I to na spokojnie. Czyli po prostu tutaj nie ma na razie potworków, ale mnie to nie przeszkadza, to nawet, kurde, dobrze. A przynajmniej się tutaj mniej będę bał. Jak wrzuciłem ten post, słuchajcie, kto czeka na smoki, to spodziewałem się, że będzie bardzo mały odzew, a chyba na ten post odpowiedziało mi tam, nie wiem, 70 parę osób z tego, co widziałem po paru dniach, także no, nawet niezły wynik, jak na to, że kanał stał praktycznie przez rok nieaktywny, także i tak super. W ogóle widziałem cały czas, jak piszecie komentarze pod jakimiś starymi filmami i... Oj, widziałem, jak komentarze piszecie pod jakimiś starymi filmami i właśnie, że dalej lubicie smoki i miałem takie, kurde, a może by se do tego wrócić? Sporo osób pod tym postem dało znać, że zapomnieli już o tym kanale i w sumie się nie dziwię im. Ale i tak miło, że jesteście ci, którzy to teraz oglądają. O, tutaj mamy pięknie źródełko lawy. Zarąbiście i teraz tylko obsydian jakoś ogarnąć. No z tej lawy obsydianu nie ogarnę. A i tak muszę najpierw diamenty ogarnąć, także to jeszcze też trochę potrwa. Co to był za dźwięk? A to są te wróżki takie, dobra. Jeszcze kiedyś Skyro w ogóle taką wróżkę miał. Nie wiem, czy kto pamięta Tropical Packa. Tropical Pack Trójk, kurczę, to była seria. Żeby te smoki... Teraz ja tu muszę się oglądać, żeby te smoki zaraz mi tu nie wróciły do tego gniazda, bo wtedy będę miał raczej przekichane. Bo dzikie smoki, kurczę, są dzikie i raczej... Au! I raczej nie będą do mnie pozytywnie nastawione i będą mnie biły. Co w konsekwencji będzie się liczyć z tym, że... umrę. Skraszowało mi Minecrafta. Super! No hello, hello! Co mi tu skraszowało wcześniej? Mam nadzieję, że to się znowu nie stanie, jak tu wejdę. Dobra. Jest git. O, jest jajo, dobra. Ja je biorę i stąd spadam, bo się boję, że znowu mi skraszuje, albo w ogóle, że te smoki tu wrócą. Jest tu gdzieś woda, do której bym mógł spaść. Dobra, tutaj, tylko żeby w drewno nie trafić. Git. Dobra, i spadamy stąd, kurczę. O, cholipka! Po mnie! Aaaa! Co ja mam zrobić? Mam pomysł! No i nie wyszło. Dobra. Co to było, kurczę? To nie były smoki, to były jakieś, kurczę... drapieżne ptaki, które mnie zaatakowały. Ja teraz tam muszę wrócić, cholera, no. Ta żaba mnie chce atakować. Tu mnie wszystko chce atakować, o co chodzi? Jakbym już kiedykolwiek miał, jakbym miał reaktywować w ogóle tę serię, słuchajcie, to raczej nie będzie to już taka typowo fabularna, jak było kiedyś, a bardziej taka survivalowa, tak jak teraz właśnie. Jak tworzę inkubator i tak... No nie, no znowu to gór. Ała. No nie. One mi już całą tarczę zużyły, nie? Nie żeby coś. No ała! Nie wiem ile miałem. Nie, ja sobie włączam game mode, bo to jest kurde przeginka. Ja tu nie jestem gotowy na takie coś. Ja sobie idę gdzieś tutaj. No nie, tu też są jakieś gówna, no. O! No nie, no tylko jeden, naprawdę. Znaczy jeszcze, no nie wiem, bo nie wykopałem, ale podejrzewam, że tylko jeden. Dobra, tu się zaraz przejdziemy, bo nie będę tak latał w tej weftę. Co z tego mogę zrobić? Nic z tego nie mogę zrobić. Aha, już myślałem, że może z tego da się jeszcze diamenty craftować. Naprawdę jednego diamenta mi zabrakło? No wy se jaja robicie. Dobra, chodźcie, dawać mi tu diamenty. No tu już musi też jakiś być, no. No nie ma bata, że nie ma. Ach, kurde, eureka ty!
Jeszcze ile? Ile mamy diamentów? 8. Mógłbym sobie zrobić zbroję, jakbym chciał, ale aż tak mnie nie porąbało. Dobra, ty, daleko nie musiałem kopać nawet. Super. Kiedyś w Minecraftie się łatwo znajdowało te diamenty, no. Teraz jakoś tak ciężej. Wydaje w miarę bezpieczne. To kopiemy. Potrzebuję 8 obsydianu. Cek i... Jest, dobra. I robimy tak. 8 obsydianu. I wiaderko lawy mamy. Inkubator. O, nawet wiaderko mi się nie zużyło. Fajnie. Dobra, mogę postawić. I uwaga, no, ja bym mimo wszystko Gronkla oswoił, nie? Jako pierwszego smoka. Teraz. Nie jeszcze, kurde, myślałem, że trafię. I... Jest! Dobra. Incubated. Aha, czy ja go nawet nie muszę stawiać. No to dzięki, widzimy się w następnym odcinku. Nie, żartuję. Dobra, no to stawiamy go chyba. A bo dobra, chodźmy na zewnątrz. Czy ja jestem w stanie to wziąć ze sobą? No jestem w stanie, git. Idziemy na zewnątrz nadać mu imię i pokazać mu od razu świat. Stawiamy. Female, dobra. No to niech będzie kulka. Niech będzie kulka, spawnujemy kulkę. Ty, duża ta kulka. A, i się od razu zjadła. A ja zapomniałem, że je trzeba karmić w ogóle. Dobra, chwila, czy działają na nie, na nią te? Działają, okej. Dobra, kulka, chodź, pożegnamy się tutaj ładnie. Dziękuję wam serdecznie, kochani, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jest powrót. Nie wiem, czy na stałe, zobaczymy, ale... Mama kichała. Nie wiem, czy powrót na stałe, ale jeżeli będziecie chcieli tej serii, to dawajcie znać w komentarzach. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić możliwe, że kolejnych odcinków. I przede wszystkim dajcie znać, czy chcielibyście, żeby tutaj było więcej osób, typu właśnie Gofer, Werka, bo mógłbym znowu zrobić serwer i ogarnąć taką serię dla was, taką survivalową, jakbyście chcieli. Także dawajcie znać. Kurde, trochę wracam do wprawy chyba. Tylko rok nie nagrywałem. Tylko. Ta. Dla was to jest aż rok. No ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, kochani. Także ja i kulka żegnam się z wami, trzymajcie się i do kolejnego odcinka, pa pa!